Witajcie moi kochani! A nie, czekajcie, nie, to w Happy Wheelsach inaczej się jakoś witałem, nie? Aha, nie, w sumie tak. Dobra, nieważne, witajcie w kolejnym odcinku z serii Happy Wheels! O właśnie, o to chodziło mi. Moi drodzy, lecimy, słuchajcie, mam przygotowane levele, mamy play county, mamy ten miesiąc i zobaczymy, cóż użytkownicy Happy Wheelsów przygotowali dla nas w tym miesiącu. Sprawdzimy sobie kilka, moi drodzy, mapek, recenzji i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Co to jest? Apple Shooter, tak nazywa się ten level. Mamy tutaj, moi drodzy, możemy oczywiście poruszać naszą postacią za pomocą strzałek. I uwaga, aha, czyli tak, tu do góry i co? I teraz tak, a ja chcę strzelić to shiftem i uwaga. Trochę za wysoko. A, czyli my mamy jeden strzał tylko na to, żeby jakby zabić tego gościa. Udało mi się? Udało mi się, ej! Jest! Czyli chodzi o to, a ja nie widziałem w ogóle, zrestartuję jeszcze ten level. Chodzi o to, żeby, i to w sumie za pierwszym razem można powiedzieć, żeby w tego gościa nie trafić, tylko w jabłko. No teraz przestrzeliłem, ale przed chwilą mi wyszło, także można uznać, że ten level udało mi się przejść. Dobrze, takim, a może trochę, a bo dobra, zostawię tak, zrobię sobie głośniej w postprodukcji. Teraz tak, lecimy dalej, co my tutaj mamy? A, możemy pominąć, ale nie. My chcemy zobaczyć, co tutaj będzie działo. Ouch, my head hurts! Co dalej? Czyli koleś jakby boli się z... budzi się z bólem głowy i pyta się, gdzie są jego partnerzy i mówi, że lepiej sprawdzi na dworze! Czy na zewnątrz, w sumie takie jest jakby tłumaczenie, dobra. Czyli teraz tak, aha, na zewnątrz. I, czyli co? Aha, wychodzimy... Wow, czyli w ogóle my jesteśmy w jakimś statku, jak widzicie. Na dwie osoby, tu chyba na tej ścianie nawet są, wiszą jakieś cycki czy coś takiego. Dawno nie było Happy Wheelsów, więc w ogóle zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie częściej oglądać. There you are! Widziałem coś... Co? I saw something... Co? No dobra, nie zdążyłem przeczytać. Aha, czyli musimy po nią wrócić. Mam coś wziąć. Paris gave you environment scanner. Aha, czyli mamy skaner środowiska. Czymkolwiek to jest, ale sprawdzimy sobie za chwilę. Słuchajcie, zostawcie lajkacza, bo jeżeli będę widział, że chcecie tych Happy Wheelsów więcej, to będzie fajnie, bo ja będę wiedział po prostu, że chcecie to oglądać. Dobra, mamy tutaj jakieś nieprzyjazne jaskinie, okej. Watch out, a spider is lurking, coś tam. Aha, czyli to jest ogólnie w ogóle coś związanego z pająkiem, który być może, o właśnie, się tutaj znajdować. To jest takie, kurde, chytre, ale podoba... O, do tyłu, dobra. Wypadł pająk. Jest tam jeszcze? Szkubany se skacze, patrzcie. Jak mam cię przejść? A, ja muszę teraz na niego wskoczyć, tak? Aha, i on teraz udaje, że nie wiem, że co, że śpi jakby, czy co? Wow, zniszczyłem mu nogę! Prawdopodobnie nie będzie mógł dalej iść. Tu chyba mamy przeskoczyć. Przynajmniej tak mi się wydawało. I tam również mamy chyba doskoczyć. To są takie intuicyjne rzeczy, których, jak widzicie, nie udało mi się i złamałem nogę! Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na rozgrywkę. Oprócz tego, że tam do góry nie będę mógł. Ale to jest taki Happy Wheelsowy level, powiem wam, związany z tym. A ja się tu cofnę. A co jakbym się chciał cofnąć? Nie zdążę, nie dam rady, nie? Dobra, no to lecimy tym segwayem dalej. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Kurczę, ale ktoś się musiał namęczyć, żeby to zrobić. Tutaj mamy co? Wskoczyć, naskoczyć, czy co mamy zrobić tu? Co my tu mamy zrobić, bo jakby nie rozumiem. Tu coś spadnie, jakby nie wiem. Halo, halo. Halo, przyjaciele. Proszę się tu, o co tu chodzi? Co tu się od ja nie pawliło? Aha, czyli tu jest co, żeby zapukać, czy co? Nie, może to się otwiera. Panie, weź tam otwórz te drzwi. Ja tu mam nogę złamaną, cholipka, no. Weź tu otwórz te drzwi. Dlaczego mi nie... Ja nie rozumiem tego levela. Słuchaj, wybaczcie, no nie dokończę. Niestety nie wiem, co tu się dzieje. DeLorean, Jetpack Run. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. To jest w ogóle z powrotu do przyszłości. Uwaga, lecimy. Dobra. O, i samochód nam zamarza, jak widzicie. Ale udało nam się przejść. Prawdopodobnie nasz dziadek tam umarł, ale no zdarza się, prawda? No stary był chłopak, no nie dało się za bardzo... Co to jest? Nie dało się za bardzo, żeby przeżył. Badland, dzień czwarty. Click skip to intro. No nie, bo ja chcę znowu zobaczyć, jeżeli to jest jakaś historia w ogóle. What the fuck, ej, jak widzicie w tym
W Happy Wheelsach powstają, kurde, takie małe, niezależne produkcje, a to mi przypomina, moi drodzy, Limbo. Skip, dobra. Segway Gaju, zostałem złapany i chcą mnie zabić. Słuchaj mnie. Nie, proszę, nie idź. Proszę, pomóż mi, wiem, czekaj, I've been a pain in the... Czy chodzi o to, że jakby wkładano mu coś tam w dupę, czy ja to po prostu źle jakby rozumiem? Wiecie, z angielskiego to ja byłem na podstawce. Tak naprawdę to, co umiem z angielskiego, to jest, moi drodzy, poziom, wiecie, taki z filmów gier. Potrzebuję ciebie. You need to find a... Aha. No, czyli kogoś mamy znaleźć generalnie, żeby go uratować. Dobrze. Ale bez kitu, no to mi przypomina Limbo, szczególnie te cienie. Jeżeli graliście w Limbo albo widzieliście gdzieś tam Limbo. Co tu się dzieje? Wow, tajna jaskinia. A, mam kliknąć. Jak mam to kliknąć? Klikam to przecież, nie? Czy nie? Halo, panie! Czy tu da się w ogóle jakoś wejść w interakcję, czy z tym czymś? Może to... Wiecie co, zrestartuję ten level. Już sobie coś złamałem. Dobra, pominiemy to. I jedziemy. I nie, po prostu nie będę zjeżdżał na dół, tylko... Kurwa! Już mnie uwięziło! No i widzicie, taki jest Pawlik. Proszę bardzo. Jednej normalnej gry nie potrafi przejść. Dobra, pominiemy to. Dobra, jedź się, Gwegaju. Teraz poczekaj. Poczekaj! No cholera, bo cię znowu uwięzi, no. Dobra, wyjebało jak bursztyny, prawda? Wiadomka. Czyli ten level po prostu trzeba przechodzić powoli. W Limbo takie rzeczy były bardziej intuicyjne. No to nie wiem, dlaczego tutaj tak jest, jak jest. Zobaczymy. No, mam to jakoś tam kliknąć, ale... Jak mam to zrobić? No co tu się... Widzicie? Ja chcę coś zrobić, to mi się nogi łamią. Ten level jest niedopracowany. Spróbuję to ostatni raz, naprawdę. A wy, jeżeli będziecie umieli, będziecie w stanie, to możecie po prostu przejść ten level za mnie. Wejdźcie sobie na Happy Wheelsa i wpalcie sobie tam, że ten miesiąc, wiecie. No i generalnie, no. Widzicie? Widzieli. Czy to musi zjechać w jakimś stopniu? Klik. Chyba, że myszką ja to mam. Dobra. Naprawdę. Jezus Maria, dobra. Sorry. Dobra, mój kolega już nie ma... Nie ma nóg. My tego lasera raczej musimy unikać. Widzicie, on teraz działa. Wyłącza się. Ale widzę, że nie będzie mi potrzebny. Tu zasada jest taka sama. Ale... Jak widzicie... O kurwa! Ej, podoba mi się ten level. To jest nawet do zrobienia takie na... Ja myślę, że wy byście chcieli to oglądać. Ja na przykład chciałbym wiedzieć, o co chodzi z tym ziomeczkiem. I teraz jak już wiemy troszkę, jak przejść to wszystko, to ja się postaram, żeby to było cycuś glancuś, słuchajcie. Więc dobra, lecimy tutaj, prawda, klikniemy sobie tutaj, sobie zjedziemy. Teraz nie wiem, bo mogę jechać tu. A teraz utknąłem i się zabiję prawdopodobnie. Jeżeli to mnie nie zabije, to będzie dobrze, to będzie cud. Ej, nie zabiło mnie. Dobra. Teraz tak, zobaczymy, moi drodzy. O fuck, prawie. Jak daleko uda mi się to przejść. Troszkę oszukałem. Bo tak mniej więcej wiem, jak to czasowo wypada. Teraz... A! O kurde. Oszukałem troszkę system. Teraz muszę uważać. Tutaj w sumie to jest taki trochę banał. A w ogóle ta myszka będzie chyba was troszkę irytować, więc to też w ogóle jakby wezmę. Dobra, mamy windę. I teraz tak. Te drzwi są zamknięte. Gdzieś tutaj powinien być przycisk do zasilania. But it may be broken. Ale może być popsuty. Go up and try to solve the problem. Czyli mamy jechać do góry i naprawić ten problem. No dobra, czyli teraz tak. Czyli musimy do góry znaleźć jakiś system, który będzie naprawiał te drzwi. I teraz tak, może to być... Aha, stop. Może to było na tym levelu. Czy jakby... Ja podejrzewam, że to jest zrobione na tej zasadzie właśnie. Że to będzie tutaj po środku. I
to będzie tu. To nic, że tu są jaskinie. Może tak, może jakby się mylę. I rzeczywiście tak być nie będzie, ale kurwa, coś tam za mało. A nie, dobra, już wiem. Czyli to jest tak, jakbyśmy tędy poszli. Czyli dojechalibyśmy do tej windy. To i tak po prostu... Aha. No, czyli dobra, wyjaśniło nam się co nieco. Windo, windo, kochana windo, jedź tu. Bo będę musiał teraz timing zrobić, żeby wyczuć, żeby wjechać na nią. O, proszę bardzo. No, Pawlik taki troszkę eksplorator. Explorer może też czasami. Dobra. It seems like the engine is missing some parts. Czyli chodzi o to, że silnik zgubił parę części, a ja już widzę te części. Ta część jest tutaj, nie? Widzicie? Look around and see if you can them click to collect. No to... A jak mam to kliknąć teraz? No bo... Chodzi o to, że... Że tutaj jest ta część. I co? I to już? Silniku. Czy ty powinieneś już działać? Wydaje mi się, że tak. No nie wiem, dobra, wydaje mi się, że on powinien już działać. Czyli zjedziemy teraz na dół. Bo tak mi się wydaje, że to na tym tylko po prostu polegało, żeby to wsadzić. To wcale nie było takie trudne. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ja nigdy nie sądziłem, że stworzę odcinek z Happy Wheelsa, który będzie oparty tak naprawdę o jedną mapę w głębi. Żebyście zobaczyli, jak to wszystko działa. Dobra, czyli co? Czyli jeszcze to nie działa? Jeszcze to nie działa. Czyli jedziemy do góry. Kurwa. To zastanawia mnie to. No bo w końcu byłem do góry przecież. Sprawdziłem, jak to wszystko wygląda. Silnik tam... Tutaj te turbinki chodzą, ale nie wiem, czy one są odpowiedzialne. No nie no. Halo silniczku. Powiedz mi, jak ty tutaj działasz? Ja tu sobie będę klikał. No a klikam help i nie działa help. Bo zobaczcie, tutaj widzicie, ten power button jest włożony. Tutaj to coś też wcisnąłem. Dlaczego to nie trybi? Nie mam bladego pojęcia. Mógłby mi to ktoś wyjaśnić. Byłbym wdzięczny. Bo klikam nawet help i nawet help nie działa, słuchajcie. Pewnie to słyszycie. No dobra, trudno. Niestety nie przejdziemy tego levela. Poddaję się, wiem, że niektórzy z was będą zawiedzeni. No ale nie mogę. Wow. Ale nie mogę. No, w sumie można powiedzieć, że za pierwszym razem. Nie mogę tego zostawić tak, że będziecie oglądać moje nieudolne próby. Dobra, o co chodzi? Aha. Ej, easy, dobra. Powiedzmy co, jak się nie będę zatrzymywał. Po prostu będę sobie jechał. Cały czas, na speedzie, cały tydzień. Dobra, tu jest drugi. Kurde, dzieciak zgarnął. No, wypadałoby go zostawić, ale ja nie jestem złym ojcem, złym, wyrodnym ojcem, który zostawia swoje dzieci. Dlatego... Ale zjebałem. A nie, dobra, bo tu są spajki. No, to w sumie dobrze, że ten dzieciak jest, bo on tam będzie spowalniał. O, i my nie będziemy wpadać na to. Okej, okay, mamy minę. O kurwa, żeby się udało je... Jezaj. Może i bez dziecka, ale udało się nam przejść. To nie tak źle. Okej, okay, co to jest? O, czekaj, hołd to coś tam. O co chodzi? Kobieto, czy my mamy się doczołgać tam po prostu do tego i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało? Idź tam do przodu. Weź tam się, suń kobito. Leć tam, że do... No, rów dupeczkę. No, nie chcesz, to nie. Dobra, no to zmienimy level, po prostu nie będziemy się tutaj męczyli. Glass Breaka to ja może nie chcę. GTA 5, wersja druga. Let's move it. Dobra, sprawdźmy to. Nie wiem, okej. Level zrobiony, powiem wam, w dosyć takiej niekonwencjonalnej formie. No, chociaż... Chociaż nie, bo auta się pojawiają w Happy Wheelsach, to może nie do końca. Okej, press Z. Okej, no a wcisnąłem Z, aha, i 5 sekund. Co, F-ka? Ej, zajebiście, F-ka! Wow! Wow! Jeszcze mnie wyjebało! Nie wiem nawet gdzie, zaraz zobaczymy. Aha, prawie pod metę. No to dobrze. To dobrze, to jeszcze jeden level, zobaczymy sobie Pogo Fight and... Just do it. Sprawdźmy to, moi drodzy. Okej, okay. Just do it. Prawie za pierwszym razem, można powiedzieć. O, zobaczcie. Woo! Kurde.
Wow, tutaj kolejne. Może to tak. O! Nie, to nie o to chodziło. No, to też o to nie chodziło. Jest! Jest! Można uznać, że udało mi się. No przecież, halo. Ej, żyję. O dziwo. No i wyjebało mi dupę. Dobra, moi drodzy, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. No bo to jakbym się pomęczył, pewnie by mi wyszło za którymś razem. Ale nie będę tutaj was zamęczał. Dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie. Wbijajcie sobie, słuchajcie, na Facebook i na wszystkie pozostałe social media, Instagramy, Snapchaty, gdzie się udzielam. Będę wam bardzo wdzięczny. Zostawcie oczywiście fajną łapeczkę w górę. Wow, aż mi serce wyjebało. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, po cześć, pa, pa!